Obiecałam Wam niedawno, że oprowadzę Was po moich regałach, półkach i różnych stosach. Zaczynamy dzisiaj od czegoś bardzo prostego, od jednej krótkiej półki, którą mam nad łóżkiem. Ta półka nie jest za bardzo obciążona, więc oglądanie jej nie zajmie nam zbyt wiele czasu. Zgromadziłam na niej książki, które chcę mieć pod ręką. To są książki, które już przeczytałam i książki, których jeszcze nie znam, a chciałabym przeczytać. Ułożyłam na niej taki dość eklektyczny zbiór, na który składają się i kryminały, i reportaże, i powieści obyczajowe. Na przykład mamy tutaj Małgorzatę Szajnert i Wyspę Klucz. Mamy Myśliwskiego, Wiesława Myśliwskiego, Traktat o łuskaniu fasoli. To są takie pewniaki, które na pewno każdemu się podobają. Jest też książka Mankela, Fałszywy trop. Jedna z wielu z serii, tej akurat jeszcze nie znam. Dla miłośników Zafona jest Gra Anioła. Ja czytałam na razie pierwszą część, czyli Cień Wiatru. Następnie mam tutaj książkę, która bardzo mi się podobała, Słuch Absolutny. Jest to wywiad Rzeka z Andrzejem Szczeplikiem, który był chirurgiem. Rozmawiał z nim Jerzy Ilk, właściciel wydawnictwa Znak. Rewelacyjna książka, bardzo mi się podobała, lubię ją mieć pod ręką. Zostawię tak. Obok niej dwa reportaże Jacka Hugo Badera, coś tam po angielsku. Groteska, to jest kryminał japoński. Karin Alfteigen, prawdopodobnie tak to się czyta. Zaginiona, to jest kryminał szwedzki. Dość stary, pewnie trudno dostępny teraz. Cała seria z muzy, seria Salsa. Ułożyłam ją tutaj, bo jest kolorowa. Mamy tutaj Somozę i wielu innych autorów. Tutaj taki stosik, żeby nie pospadało. A na nim na przykład retro wydanie Ryszarda Ćwierleja z 2007 roku z taką jeszcze układką. Upiory spacerują nad Wartą. Oraz dwie książki, które kupiłam na samym początku swojego blogowania. Porwanie Jane E. i Skok w dobrą książkę. I chyba zostały wydane tylko te dwa tomy w Polsce, chociaż autor napisał ich więcej. I to wszystko.